Witam. Dzisiaj postaram się przedstawić Wam wszystko o narzędziach mędrca sześciu ścieżek. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, których specjalnym narzędziem jest karta płatnicza. Narzędzia mędrca to zestaw potężnych artefaktów, które były oczywiście kiedyś używane przez samego Hagoromo. Są one uważane za najpotężniejsze narzędzia, a nawet zostało powiedziane, że ten, kto potrafi ich używać z powodzeniem, jest w stanie prześcignąć 5 Kage. Jednakże z wielką mocą przychodzą też wielkie wymagania, a konkretnie takie, że pochłaniają one naprawdę znaczne ilości czakry, do tego stopnia, że normalny człowiek mógłby nawet umrzeć, gdyby ich używał. Narzędzia te weszły w posiadanie Kumogakure i tylko Kinkaku oraz Ginkaku byli w stanie ich używać ze względu na swoje potworne ilości czakry. Dowodem na potęgę tych skarbów może być to, że bracia z ich pomocą byli w stanie doprowadzić drugiego Hokage i drugiego Raikage na skraj śmierci, gdy zaatakowali ich podczas ceremonii pokojowej. Ze wszystkich 5 narzędzi Kumogakure odzyskało tylko jedno z nich, a konkretnie Kohaku no Johei, którego używał 3 Raikage do zapieczętowania 8-ogoniastego, gdy ten szalał w wiosce. Następnie na 4 światowej wojnie Shinobi Kabuto wskrzesił braci i otrzymali dostęp do pozostałych 4 narzędzi, skąd głównie znamy ich zastosowanie, o którym zaraz powiem. Na wojnie później te narzędzia wędrowały z rąk do rąk, od Obito, który zabrał je, aby użyć znajdującej się w nich czakry Kyubiego do planu księżycowego oka, po Madarę, który ich się pozbył z wnętrza ciała, bo uznał, że czuje się za ciężki, no i w końcu Tenten zapieczętowała 2 narzędzia w zwoju, a lata później 3 z nich zostały wystawione w sklepie z bronią Tenten. No i dobra, krótka historia narzędzi jest już Wam znana, więc przechodzimy do przedstawienia ich zastosowań. Bashosen. Dosłownie oznacza dłoń bananowego wachlarza. Jest to sporych rozmiarów wachlarz, który potrafi wygenerować wszystkie 5 podstawowych natur czakry i aby to zrobić, użytkownik musi tylko wypowiedzieć polecenie, które wytwarza znaczne ilości pożądanego elementu, gdy ten macha wachlarzem i co ciekawe, w anime pokazano również zdolności defensywne tego narzędzia, bo Kinkaku był w stanie obronić się nim przed techniką Daruiego. Jest to także jedne z 5 narzędzi, które nie ma nic wspólnego z pieczętowaniem. Bashosen, gdy nie jest używany, jest trzymany wewnątrz ciała Kinkaku i wyciąga go z ust w razie potrzeby. Nie wiemy, co się działo przedtem z tym artefaktem, ale gdy Kinkaku został wskrzeszony, to ciągle go posiadał, dlatego możemy śmiało założyć, że odkąd wpadł w ręce jednego z braci, był z nim aż do śmierci, a nawet po śmierci. Gdy Kinkaku został zapieczętowany, Tenten znalazła Bashosen i użyła go raz, dzięki czemu zniszczyła jedną z mask Kakuzu, zanim narzędzie wyssało z niej całą czakrę. Właśnie to i inne 2 cenne nabytki znalazły się później na wystawie. Benihisago. Dosłownie oznacza karmazynowa gurda. Jest dużą, brązową, nie zgadniecie, gurdą, a oplata ją czerwona tkanina. Dzięki temu narzędziu można wziąć słowo duszy osoby za zakładnika, używając słownej komendy zapisuj. Wraz w kooperacji z innymi narzędziami, Kokinjo i Shiseiken, można zaabsorbować gurdą wyciągane słowo duszy. Gdy cały ten proces przejdzie pomyślnie, w ten sposób przeklina się ofiarę, jeśli wypowiedzą słowo, którego używali najczęściej w swoim życiu, zostaną wessani i uwięzieni w gurdzie. Co ciekawe, jeśli taka osoba zostanie już przeklęta i nie będzie mówić nic przez pewien czas, to i tak zostanie zapieczętowana. A dodatkowo, nawet używając najczęściej używanego słowa, ale o innym znaczeniu, przeklęta osoba zostanie wyssana do gurdy. Przykładowo, jeśli przez całe życie mówiłeś najczęściej może w zdaniach typu może dam Eliaszowi łapkę w górę, a może i w dół, ale użyjesz tego drugiego morza, czyli powiesz dziś pojadę sobie nad morze, i tak zostaniesz zapieczętowany, bo nie ma różnicy w fonetycznym wydźwięku danego słowa. Co jeszcze ciekawsze, można w pewien sposób uniknąć wciągnięcia do gurdy, gdy ten proces trwa, pod warunkiem, że zmieni się najczęściej wypowiadane słowo, także spamując drugim najczęściej używanym słowem w swoim życiu, jeśli cyferka przeskoczy tą poprzednią, to zapieczętowanie się nie uda. Co prawda Kurama stwierdził, że cokolwiek zostanie zassane do gurdy, zostaje zapieczętowane i nie jest w stanie wyjść stamtąd bez względu na wszystko, to mimo tego Daruie mu się to udało, dzięki czemu wyciągnął z niej Samui oraz Atsui, a nawet jedno z narzędzi mędrca. Ten artefakt również znalazł się finalnie na wystawie Tenten.
Kohaku no Johei. Dosłownie oznacza bursztynowy oczyszczający garniec. Ponownie, w samej nazwie już jest wyjaśnione, że jest on po prostu potężnym garnkiem o bursztynowym kolorze. Ma on zdolność zapieczętowania każdego, kto odpowie na zawołanie posiadacza garnka. Jeśli cel odpowie, narzędzie zarejestruje jego głos, a następnie go pieczętuje. Można powiedzieć, że działa dość podobnie do Benihitsago, z tą różnicą, że wymaga znacznie mniej przygotowań. Na przodzie garnka jest duże kanji oznaczające błyskawica oraz jest obwiązany grubą liną wokół brzegu. W anime jest ona wypełniona czarnym płynem, z którym łączy się osoba zamknięta w garnku. Czwarty Raikage powiedział, że ten garnek był jedynym skarbem, który Kumugakure było w stanie odebrać braciom, oczywiście do czasu Edo Tensei. Ten artefakt był używany, aby tymczasowo zapieczętować ośmiogoniastego, gdy jego Jinchuriki stracił nad nim kontrolę. Z kolei Darui zapieczętował z pomocą tego garnka Kinkaku. Finalnie ten zapieczętowała Kohaku no Johei w jednym ze swoich zwojów, bo chciała go później użyć przeciwko Madarze. Kokinjo. Dosłownie oznacza złota baldachimowa lina. Jak sama nazwa wskazuje, jest to po prostu sporych rozmiarów lina złotego koloru. Wypowiadając komendę zwiąż i wyciągnij, jest w stanie wyciągnąć wcześniej wspomniane słowo duszy z każdego osobnika, z którym lina miała styczność, oczywiście wyłączając samego posiadacza tego narzędzia. Artefakt ten generuje aurę, która może przybrać postać dodatkowych lin, zwiększając tym samym zasięg. Kokinjo został zapieczętowany podczas wojny w Kohaku no Johei razem z Kinkaku, a następnie znalazł się w dobrze już nam znanej wystawie Tenten. Shiseiken. Dosłownie oznacza miecz siedmiu gwiazd. W przeciwieństwie do poprzednich narzędzi, nazwa tego artefaktu nie mówi od razu wszystkiego, bo jest to szary, szeroki miecz z wiszącym talizmanem od dołu. Po wypowiedzeniu komendy przeklnij, może zostać użyty do przecięcia słowa duszy wyciąganego za pomocą Kokinjo. Pozwala dokończyć rytuał przekleństwa danego celu. Słowo, którego nasza ofiara użyła najwięcej razy w swoim życiu, zostanie wypisane na ostrzu Shiseikena, a jego właściciel może złożyć ostrze, aby ofiara nie wiedziała, jakie to słowo. Jeśli ten wyraz, którego używał przeklęty cel, się zmieni, to słowo na mieczu również zostanie zaktualizowane. Lokalizacja tego miecza jest aktualnie nieznana, chyba że coś wydarzyło się w Boruto, o czym nie wiem. I mamy jeszcze kilka ciekawostek dotyczących tych narzędzi i teraz je przedstawię. Na okładce siódmego tomu Sasuke trzyma wachlarz, który jest podobny do Bashosena. Można zauważyć ewolucję tych narzędzi, ponieważ Kurama stwierdził, że zapieczętowanie przez Benihisago, jak i przez Kohaku no Johei uniemożliwia w jakikolwiek sposób odpieczętowanie osób. Tymczasem Omoi udało się to zrobić, a także trzeci Raikage, używając garnka, nie potrzebował odpowiedzi ośmiogoniastego, aby go zapieczętować, a zamiast tego formułował pieczęć. W mandze Shiseiken ma kolor jasno niebieski, natomiast w anime jest szary. Wszystkie te artefakty, włącznie z historią Kinkaku i Ginkaku, są zaczerpnięte z klasycznej chińskiej powieści pod tytułem Wędrówka na Zachód. W tej historii jest dwóch braci demonów, Kinkaku Dayo i Ginkaku Dayo, którzy mieszkają w jaskini Lotosu. W tej powieści posiadają oni właśnie pięć narzędzi o identycznej nazwie jak w Naruto i właśnie garnek oraz gurda jest w stanie wciągnąć swoich przeciwników i ich stopić, gdy zostaną uwięzieni w środku. Podsumowując, jak widać, narzędzia mędrca są naprawdę potężne, bo ciężko wyzbyć się od tak przykładowo mówienia, ale pomimo tego, że fajnie iż zostały wprowadzone, tak Bashosen jest po prostu ofensywną bronią, Kohaku no Johei jest wielkim garnkiem do pieczętowania, tak pozostałe trzy to dosłownie to samo, tylko z dodatkowymi wymaganiami, więc posiadając po prostu garnek, irracjonalne byłoby używanie czegoś znacznie cięższego, by to zadziałało. Co natomiast jest już bardzo ciekawe, ale jednocześnie krzywdzące, to, że ten posiada 4 z 5 tych potężnych artefaktów, co jest oczywiście uzasadnione, ale nie może ich używać ze względu na ilość czakry, które one pochłaniają, choć być może jest to po prostu furtka do jakiegokolwiek rozbudowania tej postaci. I to by było już na tyle. Dajcie znać, co wy myślicie o tych jakże cennych narzędziach mędrca. A jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!